cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Artur. Słuchajcie, jestem w miejscowości Pustków, to jest tutaj niedaleko Dębicy. Jadę do klienta z ciągnikiem Argos z serii 2000, 25 koni. Do tego mamy jeszcze kosiareczkę bijakową Talexa. Tu się zaraz będę na miejscu. Dzień dobry. Inny kolor. Witam. O, jak pan to ładować ma do tego? No mam, ale to nie jest ładować tylko na tuzie. Na tuzie to jest, nie? Bo mamy właśnie. Bo ja miałem. No, rozumiem. Bo bym wjechał, ale jak to wziąć? No wie pan co, bo tutaj właśnie miałem wcześniej załadowane pełno i tak to jest złożone, tak to mógłby nawet praktycznie tą kosiareczkę sobie tego. No bo ja bym tu wjechał. Wie pan co, bo to możemy spróbować to przesunąć, żeby tu na dół zeszło. Tak? No i możemy od razu podczepić pod to, nie? No właśnie, nie wiem, to niby 300 kilo waży, nie? Niby 300, no. Ja ściągałem te takie różne maszyny, no. Ale nie wiem jak ten. No to możemy spróbować, no. bo tutaj to nie znajdę w pobliżu nikogo takiego. No żeby ma tu jeden taki do 30, no. do 30 jakiegoś stura, ale no. ja to wątpię, czy to te aha. Nie, no nikuskie takie. No, ta? Nie, no, nie wiem, 300 kilo może podniesie. Co pan mówi? No nie. Do tego 300 kilo mi proponowali, bo ja tak się zastanawiam, ale to mi bardziej potrzeba. Aha, jak bo pan chcieli... tutaj złapie ten miód, co tam jest, o, widzisz? O, widzę, no. widzę. bo to moja specjalność, aha. z żoną, no nie, tym się trudnimy. Aha, miodem. No nie, i to tak trochę... Pszczołami. Pszczoły, no, pasieki. I dużo ma pan ten uli? No jak na polskie warunki to dosyć, bo ze 170 w tej chwili, no nie. Uli? No, o kurde, to nie uli, ale rodzin pszczelich. Aha, ja nie wiem jak to jest. Jak to jest. Jak gul to może być pusty, no nie. No. Taki gul to jest i z takich, domek dla pszczół. Z takich ilości, to ile to miodu można? Proszę? Ile to miodu z takiej ilości? Takiej ilości, no to ja tak osiągam 20 parę kilogramów, tak średnio, no nie. No to aha. taka, no to takie na te polskie warunki aha. to jest dość przyzwoita. No nie wiem, no tam. Palo, że 40-50, ale no. nie wierzę w takie bardzo. No każdy. No, bo tutaj jeszcze miałem pół po drodze i taki właśnie doładowany byłem do pełna, nie? No i to tak to wygląda. Może jakoś to damy radę. No jak nie, to trzeba będzie coś wykombinować, nie? Bo to, mówię, ja bym to wiedział. Nawet taki pudł mi się ma. O, ten do tego? Nie, no może by tam jakieś usługi robił, ale wie pan, przebić się na te gminne no. drogi, no to ciężko. Ciężko, tak? Każdy chce. O! Kurde, tam swoje. No, tak. Kiedyś się tam wkupił, w jakiś sposób się tam znalazł, no i pewnie nie puści tego. Ale na pewno. No, to już jak się. Tam przyglądaj, ściąg ten. Artur, żeby cię tutaj w telewizji widział. No. Krystian, to aż z Dębicy, czyli... Argos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. No ja wiem, no to kawałek. Przyjechał, bo to mój wnuk, no. żeby widzieć, jak to ten traktor się zdejmie. No jakoś się tam zdejmie. No jakoś trzeba zjąć chyba, nie? No może. Zaraz, tylko sobie jadą teraz. Pewnie wszyscy teraz, bo ta godzina ranna chyba do szkoły ludzi wożą, nie? Teraz? No, gdzie ja cię ludzi, tych, młodzieży? Trochę za dużo. Wjeżdżają do mnie, ale trochę... Ten trochę duży, drugi. Trochę duży. No, bo tu ładujemy zawsze, jak to mówią, do pełna. Trzeba uważać. No, nie, zaraz będziemy ogarniać to. Tu muszę na jazdę sobie wyciągnąć. Jakby... O, już mu tam pokazuje. Ale to tutaj nie ma problemu, bo tutaj spokojnie się zmieszczą. No zmieszczą, ale temu tam już... Przecież nawet zajęcia, no! Trzeci pozór. Dobra. Już jest raz. Wie pan co, bo to jest tak, żeśmy to było odwrócone, to by to wszystko pasowało, nie? Na wysoko, ja wiem. To jest, zaraz będziemy patrzeć. Nie możemy wjechać na to, nie? Bo byśmy tu bym zatrzymali. O kurde, tu jest, tu się przesuwa. Jednak wie pan co? To trochę kurde waży. Więc zjedziemy. Tu założymy linkę. No. O nie, ten tak, dobra, o widzi pan. Niech pan, nie będę dokręcona ta śruba.
Ale ktoś pokręci. Poszło? To było za krótkie czy za długie? To było za krótkie. Zaraz zobaczymy. To wykręcimy jedną część. No i później popuścimy, nie? O kurde. Powinno się mogło wykręcić. Dobra. No powinno, bo tu jeszcze trzeba by było, nie? No to utrzyma pan. Dobra, utrzymamy. I tu zabrykuj. Tu gdzieś miał. O, no to popijmy tak, czy nie? O kurde, nie. Wie pan co? Zaraz, ale to nie jest odwrotnie. A może być! Bo to jest... Aha, bo to będzie lewa. No, bo tu będzie lewa, nie? O! To co tak zrób? Kiciki. Wie pan co? Wykręcimy, no. Jedną, później by trzeba to przywalić, złapać wimadełko, tam wyciągnąć i o, o, to nam starczy. O, to chyba na tyle długi jest. Tak, nie wyleci, nie? No, będzie trzeba. I wałek, jakby to przeszkadzało, to są zawleczki, można sobie ten zaczep do tego, do koszenia później odczepić, nie? Tak, wiem, wiem. No. O, o. Tam mam to samo. No, no, rozumiem. Dobra, jedziemy powoli. I możemy zjeżdżać. Tu, nie, żeby odpalić nie, to wszystko trzeba na ludzi o tym traktorze, jak nie wiem, nie wiem. Czy John Deere też tak jest? To nie wiem. John Deere też na ludzie, no, bo tak, biegi no. I te. No wszystkie teraz urządzenia, tak, wałek. No, czy... no tak samo jak pan by zostawił tu pan wałek włączony na przykład w tym miejscu, nie? No też pan tego nie odpali, tego traktorka, nie? No, tu zresztą widać, że jest pokazane, że jest wałek włączony. I wtedy. Wysoko sięgaj, solidnie buduj, przekraczaj granice możliwości. Ładowarki teleskopowe Farezin. Niezawodny partner w każdym projekcie budowlanym, rolnym i przemysłowym. Powiedzi pan? O, nie da rady odpalić. O. No blokuje na żeby bezpieczeństwo, nie? Tak jak tu, tak, nie? Jak, tu, tak no. Jak tu. A zaraz, pomalutku, żeby chociaż za chwilę. Podnosi, gdzie mamy? Tutaj mamy ten pierwszy. Tu mamy ten. No, a tu aha. Są te dwa na te złącza hydrauliczne. Aha. To aha. Jakby pan sobie przestawił tutaj za... Wiem. No bo tutaj jest krzesło. Tak, no o, widzi pan, ja bym sobie tu pan podłączył teraz te o, dwa wyjścia. Jak podłączył te złącza, to muszę podłączyć jak? Krystian, słuchaj. Pan co, nie wiem. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Poczytam. Zaraz zobaczymy, co za problem. Już tego weźmiemy i dobra, tego damy tu. O, dajcie. Dobra. I będziemy patrzeć, czy będzie przesuwać. Nie wiem. Czy no, nie musi nie działać. Dobra, i tego drugiego damy tu. Chyba musi pod jedną być, chyba, tak? Aha, pod czerwone, czerwone. No, no i wtedy ma pan albo pierwszą, albo drugą, nie? Zależy... O kurde, wypięło się. O kurde, ten olejek, żeby nie leciał. Bo tu wie pan co, troszeczkę... Nie, nie. To trzeba troszeczkę tu posunąć i teraz. O. Aha, co tam? Czegoś tak no, i teraz zatasz. Dobra, będzie? Dobrze. Dobra. No i patrzymy. Będę uniosę do góry. No nawet pasy są przy siebie. No pasy tak, bo to wszystko bezpieczne, nie? No pewnie, że jest. O. Dobra, tu wie pan co, musi pan uważać, żeby nie za szybko sami nie dotknęło do szyby, nie wiem czy dotknie czy nie, bo to widzę, że tak troszeczkę bliskawo jest i teraz zobaczymy tym złączem. Szczególnie jak uwaga. To nie ten pierwszy. No. Tam przewód się dotknął. Idziemy tego. Dobra. Idzie, dobra, w drugą. O, idzie. O, widzi pan. O. Nie można tutaj pokosić trochę. No właśnie, no. To widzi pan pod jedno złącze. Tu akurat po tą pierwszą gałkę jest podłączone, nie? No i wałek sobie złączyć i działa. To by trzeba tak jakoś ustawić, żeby im przeszkadzało gdzieś nie do tego. I tyle. O! No. To tak to wygląda, wszystko działa. Będziemy czytać, studiować. Tak, mam książkę, dam zaraz. Wałek tego, nie wie pan, czy on jest już przy uciępie. Właśnie, nie wiem, właśnie, nie powiedzieć. Nawet, że trzeba będzie skrócić. No, może będzie trzeba skrócić. No i wyrzucić.
i wyrzucić ją. No. Nie, chyba tak, bo tu tak na oko, no, nie wiem. Na oko tego dość dużo. No, no. Się nie schował całkiem. No nie, tu jeszcze, no to tam państwo zobaczy. Dwa razy skracał i cały czas za długie. No, no, na ta kurka to się kryje za tym ciągnikiem. No akurat, nie? No. No. 135, no to koszenia 130 jeszcze ma tutaj trochę te przekładnie. No, no. No, budowa. No. Dobra, idzie po dokumenty. O. Kawę się pan napije? Piję, wie pan co? Bo to tak z rana to już się zrobiłem, nie? Już zrobiłem, z rana to jeszcze zrobiłem kawę, nie? O, dobra. Dobra, tu mamy jak zawsze. Jak mamy coś pisania, to jest więcej, to tak, możemy wejść. Tu mamy do wykorzystania w e-sklepie taki kod rabatowy. Dobra, super. No, no, to tam, ale to no, na e-sklepie sobie w firmie Korbanek i tam chce pan zadzwonić pod numer i powiedzą, co, jak to wygląda, no, nie? Mam tu takiego pana Grzegorza, co to... A, ja wiem, ja z nim rozmawiałem wczoraj. Co mi to wszystko no, kierował, niech i nadzorował. No, 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 rozumiem. Co, podejdziemy do... Dobra, no, no, to idziemy pisać.